jest początek wszystkiego. Mazowiecki tramwaj, tak zwany tramwaj, który jeździ po czeskiej Pradze i ma za zadanie naoliwiać tory i tym samym minimalizować dźwięk wydawany przez wagoniki. Był początkiem wszystkiego. W ostatnim wagoniku tego tramwaju zamontowana jest kamera HD, doskonały streaming i obraz. I kiedy odkryłam ten tramwaj z tą kamerą, to pomyślałam sobie, że to jest wspaniały pomysł na książkę i że muszę coś z tym zrobić. Dodałam fabułę, wokół tego zaczęłam budować, bo moich bohaterów obdarzyłam problemami i tak wszystko się zaczęło, więc za początkiem idealnej stoi Tatra T3, zabytkowy model, jedyny na świecie. Tutaj narracja jest pierwszoosobowa, z perspektywy czterech bohaterów, dwie kobiety, dwóch mężczyzn. Można tak powiedzieć, że mamy główną bohaterkę, którą jest Anita i to jest dziewczyna z Krakowa, która na pozór może się wydawać idealna, ponieważ ma bardzo fajnego męża, układa jej się zawodowo. Natomiast kiedy ją poznajemy, widzimy, że ma ogromne problemy w życiu prywatnym. Nie może zajść w ciąży od 2 lat i kompletnie się próbuje małżeństwo. I wokół tego właściwie zaczynają się dziać kolejne problemy, które doprowadzają do końca fabułę i wokół Anity to się wszystko toczy. Jest jej mąż, Adam, który zupełnie inaczej podchodzi do tego problemu bezdzietności i dosyć szybko daje się uwikłać w niebezpieczny romans. Mamy Martę, którą poznajemy jako właśnie kochankę Adama, ale później poznamy też jakby jej drugą stronę, drugą naturę, ale może nie będę więcej zdradzać. I mamy Eryka, tajemniczego artystę, który wydawać by się mogło jest tak jakby trochę niezwiązany z bohaterami, ale na końcu zobaczymy, że jest wszystko razem bardzo silnie powiązane. Dlaczego tak jest określana ta moja książka? Znaczy tak, mi się wydaje, że to bardzo słusznie ona się wpisuje w ten nurt domestic war, ponieważ porusza problemy kobiet i zło, niebezpieczeństwo czai się tuż za ramieniem. W miejscu, gdzie powinniśmy się czuć bezpiecznie, czyli w domu, wśród osób bliskich, przyjaciół, jest ktoś, kto może się okazać, kto się okazuje naszym wrogiem, więc to nie jakiś seryjny morderca, tylko ktoś bliski, ktoś, kto wydaje nam się, że go znamy, właśnie wydaje nam się, bo nie jest tym, za kogo go uważamy. I to jest właśnie ten nurt domestic war.